Po wielu negocjacjach transfer wreszcie dopięto, dlatego już za chwilę zadebiutuje w zespole. Czy spełni oczekiwania? Przekonamy się. Witamy Państwa! To jest dzień, na który czekają wszyscy kibice piłkarscy. Przed nami wielki finał rozgrywek pucharowych. To spotkanie skomentują dla Państwa Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Napięcie na stadionie jest wprost wyczuwalne. Zapowiada się świetny mecz. PSG zmierzy się z Rennes. Zdobycie trofeum przed rozpoczęciem nowego sezonu na pewno podziałałoby na zespół motywująco, a przy tym dałoby im przewagę lotnego startu nad drużynami, które dopiero będą się rozpędzać. Są na dobrej drodze, żeby dopiąć swego. Wiedzą, że ich na to stać. Na dodatek mogą zyskać uwagę kibiców, którzy nie wiedzą jeszcze, kogo w tym sezonie będą śledzić. Neymar, szansa! Offside. Szkoda, byłaby szansa. Nie jest łatwo wejść do drużyny i od razu nadawać na tych samych falach co reszta. Ciekawe, jak poradzi sobie w tym debiucie. O nowym bocznym obrońcy mówiło się od... Chwileczkę, teraz popatrzmy, jaka okazja. Kibicom na chwilę stanęły serca, ale ten strzał z przewrotki jednak w żaden sposób nie zagroził bramce. Przebłysk nieszablonowych umiejętności. Szkoda, że niecelny, ale i tak chyba musimy pochwalić za decyzję. Neymar, Marquinhos, Leo Messi, spokojnie budują tę akcję, wręcz z chirurgiczną dokładnością. Barella, słupek, ale to nie koniec akcji. Nie myli się teraz, pakuje piłkę do pustej bramki. Można się było spodziewać, że taka taktyka w końcu się opłaci. Bez pośpiechu, doskonała wymiana piłki, oczekiwanie na błąd przeciwnika i wykorzystanie tego błędu bez litości. Zadowolony teraz trener wie, że ten gol nie przesądza losów meczu, ale zrobili krok w odpowiednią stronę. Jeśli utrzymają kurs, powinni tu zwyciężyć. No to mamy 1-0. Jest podanie w tercji ofensywnej. Bramka coraz bliżej. Dobrze wybija bramkarz. Messi. Mbappé teraz przy piłce. Uwaga, uderza z dystansu. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Nie dał się zaskoczyć, świetnie wybronił. Dośrodkowanie gdzieś na 11 metr. Niewykorzystany stały fragment gry. Piłkę wybijają rywale. Do Messiego. Mbappé, może być niebezpiecznie. Wspaniale teraz broni bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. Reakcja trenera świadczy o tym, że wie, jaką okazję zaprzepaścił jego zespół. Dwie bramki przewagi dałyby im względny spokój. Nie tym razem. Rywale neutralizują zagrożenie zdrożnego. No tak, bramkarz w tej sytuacji nie musiał się wysilać.
Tak, był bardzo dobrze ustawiony i widział, że ten strzał nie zmierza w światło bramki. Board. Bez trudu radzi sobie z rywalem i udana interwencja. Wijnaldum. Gini Wijnaldum. Przetrzymują piłkę, hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Dobra piłka na dobieg od Neymara. I mamy gola! Tak, mają teraz dwa gole przewagi. Rywal jest w bardzo trudnej sytuacji. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A Mbappé bardzo ładnie uderzył przy bliższym słupku. To nie była łatwa piłka. Na razie 2-0. Piłkarze PSG wyraźnie częściej są w tym meczu przy piłce. Kreowanie gry w ich wykonaniu wygląda tu bardzo dobrze. Także wynik potwierdza ich dominację. Rywale nie potrafią na nich znaleźć sposobu. Dopuszczają do groźnych sytuacji, które są bez litości wykorzystywane. Bardzo dobra akcja w ataku, ale jeszcze lepsza interwencja obrony. Dobrze się zastawia, utrzymuje się przy piłce. Benjamin Bourigeaud. Będzie centra, czy raczej zejdzie do środka? Uwaga, okazja! Groźnie to wyglądało, ale świetnie teraz obrońca. Najpierw gra została puszczona, ale teraz sędzia wraca do tego faulu i pokazuje żółtą kartkę. Tak, dobre sędziowanie. Z jednej strony granie traci na płynności, a z drugiej przewinienie nie uchodzi na sucho. Centra w pole karne. Nie udało się dograć z Rożnego do partnera. Rywal był szybszy. Ładny dribbling. Zawodnik idzie dalej. O, i to był książkowy odbiór piłki. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Rozległ się gwizdek. Ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Nicolo Barella. I oto z piłką Leo Messi. Powoli teraz, cierpliwie podają piłkę. Czekają na błąd. Mogło być groźnie, ale udało się wybić. Mbappé teraz przy piłce. I oto z piłką Neymar. I bramkarz! Było groźnie! Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. I mamy nowego gracza PSG na boisku. Rzut rożny wykonał Neymar. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Znajduje tam Kyliana Mbappé. Co zrobi Verratti?
Mbappé teraz przy piłce. Okazja, Leo Messi. Co za interwencja. Odbita piłka, nie ma bramki. Piłka wraca do środka. Ale nic z tego, górą bramkarz. To był bardzo trudny do obrony strzał. Tak jest. A więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Broni. Takimi strzałami nie zagrożą. Dopięcie tego transferu wymagało od dyrektora sportowego Leicester sporo pracy. Tomku, dla obu stron to jest świetny ruch. Z tak klasowym graczem w składzie będą mocniejsi, a i on powinien skorzystać na przenosinach. Zrywają się do kontry, jaki wybiorą wariant. Mbappé, może być niebezpiecznie. Do pustej bramki i mamy gola. Nie, jednak spalony. Sygnalizuje nam to podniesiona chorągiewka. Słuszna decyzja, choć przewinienie nie było bardzo wyraźne. Cóż, szkoda tej akcji. Zmiana zawodnika w ekipie PSG. Przypomnijmy, że wielkimi krokami zbliża się już ważne spotkanie Ligue 1. Paris Saint-Germain zmierzy się ze Strasburgiem. Nie wiem jak Państwo, ale ja jestem mocno nakręcony na prawdziwe meczycho. Nie zdziwiłbym się, gdyby padło też mnóstwo goli. Nieudanie teraz. Strata. Sędzia odwizduje spalonego, a to było wszystko na granicy. Tym bardziej, że okazja była z gatunku tych najlepszych. Jest podanie w ofensywie. Co dalej? Brawo, dobrze w obronie. A już całkiem niedługo czekają nas kolejne piłkarskie emocje. Warto czekać. Będzie się działo. Tak, faktycznie. Na taki mecz warto sobie zarezerwować miejsce w kalendarzu, bo zapowiada się ciekawy pojedynek. Neymar, szansa. Gol! Mamy gola dla Paris Saint-Germain. To była tylko kwestia czasu, Tomku. Musieli w końcu dopiąć swego. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper i pewnie wykorzystana ta stuprocentowa okazja. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Nicolò Barella. Mbappé. Dobrze go tam wypuścił. Tracą szansę na zagrożenie rywalom. Ale uwaga, jest pod presją. Dobry pressing, odebranie, ale teraz zamieszanie, słupek, czy ktoś dobije? I mamy podanie do Neymara. Nie do wiary, nie mają litości. Powiększają teraz przewagę do 4 goli. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec skwapliwie to wykorzystał.
Widzimy teraz reakcję menedżera na kolejną bramkę. Radość absolutna, bo plan zrealizowany w 200%. Mamy już zatem 4-0. Benjamin Bourigeaud. Tak, należy bronić dostępu do własnej bramki. No i wchodzimy w ostatnią minutę meczu. Ładnie rozgrywają tę akcję. Cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. I oto z piłką Leo Messi. Nie ma bramki, ale wciąż jest groźnie. Już nie, już nie. Sędzia sygnalizuje strzał ze spalonego. I mamy gwizdek sędziego, który kończy dzisiejsze zmagania. Zatem już wiemy, kto zwyciężył w tym spotkaniu. Spotkaniu jak finał o końcowe zwycięstwo, o trofeum. No właśnie, taki triumf zawsze dobrze smakuje, nawet gdy nie są to najważniejsze rozgrywki pucharowe. Po prostu będzie co wstawić do gabloty, ale chwilowo liczy się przede wszystkim to uczucie szczęścia, któremu można dać upust tu i teraz. Niech tańczą, niech świętują. Niech piłka zawsze daje im jak najwięcej satysfakcji. Muszą być dzisiaj z siebie naprawdę zadowoleni. Pierwszy sukces w sezonie wędruje na ich konto. Pokazali dzisiaj swoją siłę. Wysłali ostrzeżenie rywalom do głównego trofeum. No i już za moment zasilą klubowe muzeum kolejnym efektownym okazem. To zawsze bardzo przyjemna chwila, nawet jeśli przed meczem mówili, że najważniejsza dla nich będzie po prostu dobra gra. A teraz cenna zdobycz wędruje w górę. Tak jest! Brawo! Jest z czego się cieszyć! Ich uśmiechy i uniesione ręce świadczą o tym, że jednak co trofeum, to trofeum. Z impetem wchodzą w ten sezon. Pewnie już sobie robią miejsce w gablocie na kolejny puchar. Dzisiaj natomiast mogą świętować i cieszyć się wygraną. Mnóstwo fotografów próbuje teraz uwiecznić sukces triumfatorów. Kto wie, może wśród tych zdjęć znajdą się takie prawdziwe historyczne perełki. Na razie sami przechodzą do historii jako żywe pomniki dziejów swojego klubu.